Witamy, jest z nami Łukasz Krawczuk, dzisiejszy mistrz Polski na 400 metrów, czas 46,61 sekundy. Jest to minimum na Mistrzostwa Świata w Portland. No i w tym kontekście kluczowe pytanie, czy lecisz? Nie, nie lecę. Minimum zrobiłem 3 tygodnie temu, dzisiaj potwierdziłem, ale trener już dawno temu zdecydował, że do Portland nie polecimy. Ja się z tą decyzją jak najbardziej zgadzam, bo najważniejszy sezon letni i igrzyska olimpijskie i od następnego tygodnia już rozpoczynamy treningi pod właśnie ten sezon letni. Za tydzień jedziemy do Szklarskiej Poręby, to już tak tradycyjnie w marcu, tam szlifujemy formę. Jeśli chodzi o dzisiejszy finał, no to widzieliśmy, poszło dość gładko. Jak byłeś nastawiony przed tym biegiem? Byłeś nastawiony po prostu, w twojej głowie był plan, walczę o rekord, walczę o Mistrzostwo Polski, czy też była obawa, że może pójść coś nie tak? Ja w głowie przed tymi mistrzostwami miałem 3 medale, żeby zdobyć dzisiaj 3 medale. W 400 metrów, w 200 i potem w sztafecie 4x400. No niestety skończy się na jednym, bo dzisiaj rano w eliminacjach zająłem 5. miejsce do 200 metrów, wylosowałem pierwszy tor. No, niestety w finale 200 metrów raczej mnie zabraknie, bo uważam, że po 400 nie dam rady z pierwszego toru powalczyć o medal. W sztafecie 4x400 prawdopodobnie zabraknie naszej sztafety, bo kontuzje wyeliminowały zawodników i prawdopodobnie Śląsk nie zbierze 4 osób. Czyli rozumiemy, że Rio i to jest w tym momencie kluczowe. Powiedz nam o twoich planach takich dłuższych. Mówisz, że przygotowania rozpoczynasz już za tydzień, tak? Tak, za tydzień jedziemy do Szklarskiej Poręby. Tam będziemy 2 tygodnie. No to już taka tradycja, zawsze w marcu jesteśmy w Szklarskiej. Teneryfa? Nie Teneryfa, ale blisko Lanzarote. Prawdopodobnie w kwietniu, ale to jeszcze nie jest pewne. Powiedz nam, Mistrzostwa Polski są około 20 czerwca w Bydgoszczy. Kiedy trzeba zejść z obciążeń treningowych, żeby wstrzelić się ze szczytem formy na Bydgoszcz? To jest bardzo indywidualna sprawa. Tak naprawdę do końca jeszcze nie jestem pewien, w którym momencie ja najlepiej się czuję, po jakim czasie zejścia z tych dużych obciążeń. Tutaj 3 tygodnie temu pobiegłem 400 metrów w 46,26. Zeszliśmy z obciążeń, wyluzowaliśmy, no i jednak teraz pobiegłem wolniej, więc jeszcze chyba jesteśmy, zmieniliśmy trochę trening siłowy i chyba jeszcze przez jakiś czas będziemy na takim etapie wyczuwania tego, w którym momencie trzeba z tych obciążeń zejść. Ale te zmiany, które dokonaliśmy, na razie się sprawdzają, bo zrobiłem spory postęp. Pobiłem 4 rekordy życiowe w hali, więc jak dobrze to wyczujemy, to naprawdę powinno to przynieść efekty w sezonie letnim. Dobrze, no w takim razie życzymy wszystkiego najlepszego w nadchodzącym sezonie letnim. Był z nami Łukasz Krawczuk, dzisiejszy mistrz Polski. Dziękujemy. Dzięki. Pozdrawiam.